No cześć, witam bardzo serdecznie osoby spod znaku panny i mi się kłania, hej. To czytanko jest dla Was na lipiec 2023 roku. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, warto byłoby zasubskrybować mój kanał, by po prostu przekonać się, czy czytania, jakie usłyszysz, rezonują z Tobą, czy będą współgrać z Twoim wnętrzem, a ciężko określić cokolwiek po jednym czytaniu. Jeżeli jesteś ciekaw własnej historii, zapraszam Cię do kontaktu ze mną poprzez e-mail, który jest pod filmem. A tymczasem zaczynamy. Mam tutaj karty już rozłożone, jeszcze będą dopowiadane, więc historia się rozwinie. Cóż tu mamy właśnie? Pierwsza karta pokazuje, jaki będzie ten miesiąc, lipiec u Was, kochani. To jest As Kielichów. Myślę, że tutaj będziecie obracać się wśród wielu osób. To będą nowe przyjaźnie, nowe miłości. Ten kielich ma naprawdę wiele emocji, nie tylko te piękne, ale też te gorsze. I możesz być zazdrosny i wkurzony i zakochany. Co tylko chcesz, to jest po prostu cała gama odczuć, jakie będą Ci towarzyszyły w tym miesiącu. Zobaczmy, dlaczego As Kielichów. As Kielichów mówi o początku, tak? Ogólnie asy mówią o początku. No ten akurat o początku miłości, przyjaźni. As Kielichów. Jaki będzie ten miesiąc dla Ciebie? No, trójka denarów. Mam wrażenie, że tutaj, jeżeli jesteś w związku, tutaj widzę harmonię, tutaj widzę, jakby pójdziecie o level wyżej, albo nie wiem, może ktoś komuś się oświadczy. To jest takie dążenie do jednego celu. Możecie mieć wspólne plany na wakacje. Trójka denarów. Może będziecie zbierać kasę. I śmierć. Koniec jakiegoś cyklu. Koniec cyklu. Czyli ten początek rzeczywiście wręcz się manifestuje w tym momencie. Śmierć mówi o końcu czegoś, coś się nagle kończy, zakańcza. No dobra, patrzmy dalej. Czy spełnią się Twoje marzenia, oczekiwania w tym miesiącu? Mamy tutaj równowagę między dawaniem i braniem. To jest współpraca. Rzeczywiście możecie. Jeżeli jesteście w stałym związku, to możecie uzupełniać się nawzajem. Możecie. Mam wrażenie, że wy się rzeczywiście gdzieś umawiacie na coś i możecie zbierać tą kasę na wspólny wyjazd. Jeżeli jesteś singlem, tutaj czeka cię nowa miłość, nowe przygody. No, na ten moment zbierasz pieniądze. Zbierasz, zarabiasz. No zobaczmy, szóstka denarów. Siódemka denarów. To jest oczekiwanie. No czekasz, zbierasz, jeszcze nie masz pełnej puli i czekasz, aż się uzbiera. No zobaczmy. Więc to jest takie oczekiwanie. Dwie karty weszły. Królowa mieczy i cesarzowa. Dwie panie.
Jedna od drugiej może być zależna, jedna od drugiej może pracować, a może macie wspólną firmę. Realizujecie coś razem, nie możecie odejść od tego projektu, ponieważ jest jeszcze nieukończony. I to jest właśnie takie oczekiwanie. Co cię ucieszy? Co ucieszy pannę w lipcu? Pustelnik. Pustelnik cię ucieszy. Możesz poznać kogoś starszego. Może to twój dziadek cię ucieszy. Być może ktoś doświadczony życiowo może pomoże ci w jakimś problemie. Albo po prostu odejdziesz od energii pustelnika, tego osamotnienia. Zobaczmy, pustelnik. Sprawiedliwość. Dostaniesz jakąś propozycję, jakaś ugoda. Może jest tutaj osoba, która czeka na werdykt jakiejś sprawy sądowej. Ucieszyć się to, że przychodzi jakaś odpowiedź, jakaś propozycja. Może do tej pory czekałeś, czy czekałaś na to, co się będzie działo. A co cię zasmuci? Cesarzowa cię zasmuci. Cesarzowa cię zasmuci. To może być żona, to może być twoja mama, przyjaciółka, szefowa. Dlaczego cię zasmuci ta osoba? Cesarzowa. Cesarzowa i świat. No. Mam wrażenie, jakby ta osoba po prostu, nie wiem, może sobie gdzieś wyjechała. Nie mówiąc ci o tym. Już zobaczmy jeszcze giermek denarów. Mogła mieć jakieś plany, z którymi się nie dzieliła z tobą. Kapłanka. To jest ktoś w ukryciu. Co cię może zasmucić? Coś ewidentnie wszystkiego nie wiedziałeś, czy nie wiedziałaś. Ktoś tutaj miał plany realizować je będzie bez twojej wiedzy. Może gdzieś wyjechać z przyjaciółką albo z przyjacielem, z osobą ukrytą. Słuchajcie, tutaj należałoby sobie tę energię odwracać, ponieważ to jest czytanie ogólne. I cóż dalej mamy? Na co będziesz musiał zwrócić, czy będziesz musiała zwrócić szczególną uwagę w tym miesiącu? Sprawiedliwość, czyli na te sprawy sądowe. Może będziesz musiał, czy będziesz musiała coś podpisać. Być może jakaś sprawiedliwość do ciebie przychodzi. Może przyjdzie jakaś nagroda do ciebie, dlatego tutaj odchodzisz od tej energii pustelnika. Zobaczmy, dlaczego sprawiedliwość wyszła.
No, sprawiedliwość dla panny. Coś możesz mieć do czynienia z wagą. Sprawiedliwość. I będziesz, powód do radości będzie, ucztowania, coś będziesz oblewać, czyli pozytywnie. Trójka kielichów, dlaczego trójka kielichów? Jakieś decyzje będziesz mógł podjąć przez jakiś werdykt, przez jakieś, nie wiem, jakieś pismo, coś tutaj takiego urzędowego do ciebie przychodzi. No dobra, co ze zdrowiem? Co ze zdrowiem u panienki? Rycerz buław mówi o no, dobrym zdrowiu, słuchaj. No, właściwie to w lipcu nie będziesz jakby narzekać na zdrowie. Tutaj raczej będziesz zajęty czy zajęta zupełnie innymi sprawami, że tak powiem. Zobaczmy, co mówi miłość. Miłość. Możesz miłość spotkać w podróży. Tutaj mowa o osobie, która, chociaż niekoniecznie singli, słuchajcie, bo równie dobrze możesz być w związku, gdzie w zasadzie już no, nie iskrzy między wami, ale pojedźcie sobie gdzieś razem i tam się dopiero zacznie dziać. Jeżeli jesteście w związku zgodnym, że tak powiem, to możecie razem wyjechać i odnowić to uczucie. Odnowić to uczucie między wami. Rydwan. Dlaczego rydwan w miłości? Słuchajcie, w podróży możesz zajść w ciążę. Gdzieś na wczasach. Jeżeli nie o to chodzi, tutaj pokazuje się ktoś, kto może mieć wewnątrz... Może być w twoim wieku, jak najbardziej, ale jego osobowość będzie jak dziecko. Będzie się chciał z sobą bawić. Będzie miał wszelakie pomysły. Właściwie zanim pomyśli, to zrobi. Albo ty możesz być takiej energii. Takie wyluzowanie na wakacje. I co? Kurczę, no i co? Zmartwienie jakieś. Dlaczego? Będziesz się martwić? Zobaczmy. Nie wiem, tutaj widzę kogoś zamyślonego. Chyba, że tutaj no nie każdy, nie każda panienka, że tak powiem, będzie zasmucona, będziesz myślała o kimś. Chociaż też tutaj wydaje mi się, jakby ktoś się zorientował, że jest w ciąży i teraz będzie myślał, co będzie dalej. Takie obawy. Mimo, że na zewnątrz będziesz się bawić w sposób tylko tobie wiadomy tak naprawdę, ale gdzieś tam z tyłu głowy będziesz wciąż myśleć o tym, co się dzieje i co będzie w przyszłości. Albo będziesz myśleć o tej osobie, którą poznasz no, na krótkim być może wyjeździe. Może to być wyjazd weekendowy. No, a co w pracy? Gwiazda, no pięknie. Gwiazda mówi o spełniających się możliwościach. Idziesz za gwiazdą. Cokolwiek nie będziesz robić, panno, pójdziesz za swoją pasją. Jeżeli pracowałeś, czy pracowałaś gdzieś, gdzie no, już się nie czułeś, czy nie czułaś,
Myślę, że ty zmienisz profesję, że tak powiem, i zaczniesz realizować się w czymś zupełnie innym niż do tej pory. To, co w lipcu zaczniesz realizować, będzie miało wpływ na twoje życie. Cokolwiek nie zrobisz, będzie to dobre dla ciebie. Gwiazda w pracy. I rydwan. Być może podczas podróży odkryjesz swoją pasję. Ciekawe. Dlaczego rydwan? Ten głupiec może też mówić o nowych pomysłach na siebie. No, ewidentnie będziesz tutaj odpoczywać. Raczej nie widzę ciebie tutaj pracującego, że tak powiem, zajmującego się pracą. Raczej wychodzi ten wyjazd. Właściwie te dwie dziedziny, tutaj miłość i praca, jakoś tak współgrają ze sobą, więc. Mam wrażenie, że ty, panienko, wyjeżdżasz gdzieś, nie będziesz myśleć o pracy. Być może się zwolniłeś, czy zwolniłaś. Być może ten as kielichów również mówi o nowych możliwościach, które będziesz chciał, czy będziesz chciała wykorzystać w nowej pracy. A jaka jest rada? Rada na tą sytuację. Trójka mieczy. Tutaj warto byłoby odpuścić to, co nie wychodziło ci do tej pory. Może ktoś cię zranił, może zdradził, oszukał. Warto byłoby odpuścić, by pójść naprzód, tak naprawdę, zacząć nową historię. A to, co już minęło, zostaw za sobą. Król denarów to jest ktoś, kto pomaga w ciężkich chwilach. Myślę, że będziesz mógł, czy będziesz mogła zaufać takiej osobie. Zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia dla ciebie, panno, na lipiec 2023 roku. Proponowałabym, byś pytanie do aniołków sobie już teraz ułożył, czy ułożyła w głowie, i zobaczymy, jaka odpowiedź do ciebie przyjdzie na ten miesiąc. Zobaczmy. W przeciągu kilku miesięcy, więc coś tutaj się rozpoczyna, mam wrażenie, w tym miesiącu, a w przeciągu kilku miesięcy, no, myślę, że ta sytuacja się wyjaśni, więc warto być cierpliwym. O cokolwiek nie pytałeś, czy nie pytałaś. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. Trzymajcie się, do następnego razu. Tak.